Siemanko, z tej strony Rixmaster. To jest oczywiście kolejny odcinek The Hunter. Dzisiaj znajdujemy się na mapie Hemeldal. Tak jakoś mi naszło, żeby sobie zagrać na tej mapie. Kiedyś tej mapy bardzo nie lubiłem, ale po jakimś czasie się do niej przekonałem. I co, na co będziemy dzisiaj polować? Mam ochotę, bardzo mocno mam ochotę na renifery i przy okazji jakieś niedźwiedzie, o ile będą się trafiać. Bo co do niedźwiedzi mam bardzo, bardzo słabe szczęście. I tak, o kurwa, żeś ty zarósł, kiedyś ty się golił. A przynajmniej monobrywi nie ma, dobra. Jakie bronie? Bronie te same co w poprzednim odcinku, jak widzicie. Dodatkowo no całkiem inne wabiki, z racji tego, że znajdują się całkiem inne zwierzęta niż na nowej mapce. Apteczkę biorę, w razie czego jakby mnie powalił jakiś niedźwiedź. Oczywiście może dojść do takiej sytuacji. Feta sprayu użyłem już, żeby, wiecie, nie być tak wyczuwalnym. No i chyba tyle. Następny odcinek będzie prawdopodobnie z jednym z... Będę nagrywał z jednym z youtuberów, z którym już się umówiłem. A będzie to... Będziemy nagrywać na nowej mapce. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Jest to umówione na 14, aktualnie jest 12 i nagram to i od razu zabieram się za kolejną część. A tymczasem, a właśnie, jeszcze co do reliferów, zakupiłem nowy ten wabik, jeszcze go nie używałem, jak brzmi. Okej, to taki dźwięk wydaje, dobra, spoko. Tak więc ja będę ruszał, ładuj się. Tam gdzieś na zachód, w te tereny. To jakoś lubię grać, tam na południowym wschodzie tak rzadziej gram, bardziej tutaj i od razu ruszam zawsze na ten zachód. Dobra, to tyle. Jak coś tam się ten odezwie i będę bardziej się skupiał właśnie na tym, na co chcę polować, jak będzie coś poza tym, czyli jakiś tam, nie wiem, łoś czy sarna. Jak będzie fajny, jakiś porządny, to nagram. Jeżeli nie, to olewam. Miejmy nadzieję, że będę miał szczęście. Tak więc ruszam przed siebie i widzimy się za chwilę. Siema. Jest nasza pierwsza ofiara. A wpadłem na nią całkowicie przypadkiem. Dobrze, że dalej nie szedłem. Patrzyłem się w tą stronę, bo tam gdzieś lis był. I prawie bym wlazł tego wariata. Albo wariatkę. Wyspotuję ją. W sumie wcześniej wyspotowałem, ale to jest samiec. Kurde. Aj, spróbuję podejść jeszcze bardziej. Albo użyję wabika! Zobaczymy, jak wabik działa. Chodź tutaj. Panie Reinder. Reinder. Czy jakoś tak. Reindeer. Chyba bardziej. Dobra, no usłyszałeś, tak wiem, jesteś zaciekawiony. Nawet ładny poroże. Nie wiem, ile możemy mieć z punktów. A co do wcześniejszych akcji, zabiłem dwie sardy, w sumie jedną kozę, jednego koziołka. W jedną kozę praktycznie wlazłem. Wlazłem, była bodajże 10 metrów ode mnie i mnie nie zauważyła, dalej szedła. Co jest najlepsze. Feta sprayu działa, polecam. Jak coś, bardzo, bardzo wydajna. Natomiast... What the fuck? Nasza postać dostała epilepsji, zdarza się. Albo się zbugowała. Chyba tak. No nic. Tu ja brenekę. W tym, tak. Dobra. Walę stąd. O, dobra, idzie. Czy on będzie szedł tutaj? Chodź tutaj, podejdź. Nie bądź taki. Ja muszę być pewny, że ten wabik działa. Czy on działa, tylko nie zawsze oczywiście, nie. Nie jest 100% działanie. Tak samo jak jest ten początkowy wabik. O, działa, dobra. Ten początkowy wabik beczek się nazywa, czy jakoś tak. On jest tak beznadziejny. A ten ulepszony, co można kupić na jelenie. Na trzy rodzaje jeleni. Wirgiński, czarnogoniasty i na mulaki. To działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, spróbujemy stąd walić. Nie ma co. Dobra, złożył się. Zauważyliście, że jak renifery padają i ogólnie jak tam wchodzą czy coś, to tak napierdzielają głowami, aby dostawały padaczki. Czy tylko ja mam takie akcje. Never mind, idziemy po niego. Ile obstawiacie, że ma? Nie. Samo długość poroża ma spoko, tylko zero odnóg. Nie wiem, daję ci 300. O, 400. O, nieźle. Myślałem, że ma mniej. Dobra, nieważne, mamy swojego pierwszego renifera.
Miejmy nadzieję, że może ubijemy coś ciekawszego i może ubijemy jakiegoś misia. W ogóle, gdzie się znajdujemy, bo nie mam pojęcia. Aha, tutaj. W sumie trochę. No, tutaj, gdzie jest ta kropka, to były te. Ta koza i ten koziołek. Teraz będziemy szli jakoś tędy. Dobra, to będę się odzywał, ludzie. Póki co to trzymajcie się. Witajcie ponownie, ludzie. Użyłem przed chwilą wabika na łosie. Odezwała się samica. A za chwilę odezwał się samiec. Już odezwał się samiec, to w sumie mogę to nagrać. Może będzie jakiś pokaźny. Ale. Ooo! Ale nie interesuje mnie to ani trochę, bo widzę misia. Spróbuję go jak najszybciej zdjąć, bo z tego co zauważyłem, miszki są strasznie pochyliwe. Dobra, spróbuję szybko wejść tutaj. Nie jedną lufę, tylko. Tylko ten. Znaczy, one może są płochliwe, jeśli chodzi o ten. Są strasznie łatwo potrafią zwietrzyć kogoś. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale ten misiek wydawał mi się, że jest bardziej jasny niż powinien być. Może to jakiś unikat? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Dobra, łosie się raczej spłoszyły. Czekaj, zobaczmy. No niekoniecznie się spłoszyły. Nie, no prawdopodobnie się spłoszyły. Jeszcze tam spróbuję wrócić, może będą. Z tego co zauważyłem, dźwięk, którym zwierzęta potrafią usłyszeć nas, kiedy strzelimy, z takiej, no nie wiem, czy to jest zależne od broni, czy nie. Znaczy jest, bo z takiej wiatrówki jak strzelimy, teraz z daleka nie usłyszę, ale z reguły to zauważyłem, że to jest odległość 400 metrów. On jest kurwa jakiś jasny, czy to jest blondyn? Jak myślicie? Czy ja to zaraz się dowiem, bo to sprawdzę, ale ile on ma w ogóle punktów? 25. To ładny, nie? I dostał w serce. Ah. Yes, it's going to be the Fiesta of the Century. What's that? No. Sorry, you are not invited. Aha. Okej. No moje to jest unikat, ale pewnie jestem idiotą i nie jest. Ale w każdym razie zrobię sobie zdjęcie. O. Połóż się tutaj, stary. Pokaż ryj. Wykrzywił mordę. No taki jasny. Nie wiem, no. Może mi się wydaje, dobra, mniejsza. Robię zdjęcie. Jeszcze rzucę okiem, co tu się dzieje. Może coś nie uciekło. Coś nas nie usłyszało. Coś ma nas na nas wyjebane. Wiecie, różnie to bywa, to jest The Hunter, nie? Różne przypadki się zdarzają. Renifery z epilepsją. I takie tam. A no, wydaje się, że chyba nic nie ma. Wydaje się, że nic nie ma. Ja tam trochę podejdę, może w tą stronę, gdzie były te łosie. A może nawet użyję wabika. Nie, na sarny. Na łosie. Może się coś odezwie. Ale trochę fartownie z tym. Właśnie wyrobiłem sobie taki nawyk generalnie, że jak idę w jakąś stronę, jak coś usłyszę, to generalnie jestem wtedy zdolny do tego, żeby jeszcze lukać na boki, czy coś może przypadkiem innego nie chodzi. I powiem wam, że to jest dobra sprawa. Gorzej jakbym zobaczył jakiegoś łosia wielkiego, nie wiem. Jakiegoś dużo punktowanego, i wtedy to bym miał wyjebane na to, czy koło mnie chodzi 20 miszków, czy coś. Wtedy bym centralnie ruszył na niego, ale tak jak go nie widzę, czy coś, to jeszcze się tam odwrócę do tyłu. Też nieraz była sytuacja, że w ogóle idąc po drodze, po moich śladach szedł jakiś misiek, czy coś w tym stylu. Było i tak, bywało i tak. Dobra, co do tego łosia. No, wydaje mi się, że nas usłyszał. Czemu biegniesz? Wydaje mi się, że nas usłyszał. Raczej 100%. Ja tam jeszcze podejdę. Może jeszcze tutaj rzucę okiem. Generalnie ta mapka charakteryzuje się czymś takim, że są strasznie rozległe tereny. Znajdując się na jakimś wzgórzu, może strasznie dużo miejsc, które trzeba ogarnąć. Ja mam jeszcze coś takiego, że niestety tak.
250 metrów maksymalnie zwierzyna się znajduje. Jeśli poleci dalej, już niestety znika mi z mapki. To jeszcze też zależy od tego, w jakim miejscu się znajduje, zauważyłem. Bo potrafi mi czasami znikać nawet na 220 metrów. Co jest dosyć słabe. Niektórzy tam widziałem, że 280 metrów rekordy. O, jakiś lag. To było dziwne. Bo coś tu jest. 280 metrów rekordy, tak jak teraz na tego koziorożca, co wyszedł. Ja ustrzeliłem koziorożca maksymalnie z prawie 240 metrów, byłem zadowolony. Myślałem, że może się w ranking wbije. Niestety już wyniki były takie, że koleś miał ponad 280 metrów. I właśnie nie wiem, w jaki sposób zrobić coś takiego, żeby ten rendering, że tak powiem, to wytwarzanie mapy i ta odległość, z której mogę coś zobaczyć, była zwiększona. Zwiększałem tam, opcje mam praktycznie na maksymalnych ustawione. Cześć, co się ma? O, widzicie renifer przy okazji. Ale rozejrzyjmy się, bo może jest w stadzie i może jest coś lepszego. Też kurde ładne, pewnie samiec. Kurde, tyłki się odwrócił trochę słabo. Kurwa, nie przeczytam. Samiec, oczywiście, że samiec. No nic, będę walił go w tyłek. Co wy na to? Trochę tak nie po bożemu, ale... Ale trudno. Dobra, walę go, bo zaraz mi pójdzie. No pewnie jest coś lepszego, ale... Albo spróbuję w kręg. Leżymy, możemy sobie pozwolić. Niestety. Dostał drugi raz, w nogę, widzę. Dobra, kuleje. Wiecie co? Ja po niego pójdę, nie będę tego nagrywał. Pewnie sobie mówicie, nagrywaj skurwysynu, ale nie, ja po prostu po niego pójdę i odezwę się, jak coś będzie. A jak coś tu było, to i tak uciekło. A na pewno coś tu było, znając swoje szczęście, jakiś topowy niedźwiadek czy coś. Jeszcze muszę sprawdzić przy okazji, czy ten niedźwiedź był unikatowy, bo nie jestem pewien. Chyba nie był, ale nie jestem pewien. Tak więc zaraz się odezwiemy. Jeszcze jak on tam będzie, tego znajdę go, to się odezwę. Yo. Dobra, jestem z powrotem, ten renifer daleko nie uciekł. Przeleciał może jakieś 25 metrów na oko. Dlatego wznowiłem nagrywanie. Nie trafiłem w kręg? Trochę dziwne. No, drugi, ale już trochę ładniejszy niż poprzednik. No i tak jest mały. Mój rekordowy ma 550, coś takiego, a tam są dużo, dużo większe. Nie pamiętam, jaki jest rekordowy. Ale dobra, nieźle, mógł się trafić jakieś mniejsze, nawet sobie zdjęcie zrobię. Zdjęcie pewnie będziecie widzieć na... No, już padaczki dostał. A dobra, ich będzie. Niechcący kliknąłem, ale ich będzie. Wiecie co, jeszcze tam ruszę trochę do przodu, może coś będzie. Czemu by tego nie zrobić? Może coś będzie akurat. Tylko może nie na sprincie. O, znowu lag. Tutaj, jak biegłem do tego łosia, było strasznie dużo śladów tych... Do renifera było strasznie dużo śladów łosi. Ale to pewnie... Czekajcie, gdzie ja w ogóle znajduję się. No, tutaj gdzie się odzywał ten łoś, wcześniej właśnie leżał nasz... Nasz ten... O, nasz renifer. Czyli tutaj sobie to całe stado łaziło. Ten renifer musiał tam dojść, tam te łosie się spłoszyły i... No i tyle w temacie. Dobra, rzućmy sobie okiem, czy coś tutaj jeszcze jest. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Może jeszcze tam. O, odległość, z którego miejsca strzelaliśmy, była trochę bliska, więc wydaje mi się, że tutaj nas już słyszało, co miało nas usłyszeć. Dobra, nie będę was zanudzać, bo... Pomimo tego, że chciałbym nagrywać takie całe materiały, nie będę was zanudzać. Widzimy się za chwilę. Zobaczcie, ludzie, jestem z powrotem. Szedłem w stronę Sardy, bo znaczy kozy, bo to tam się odezwała. Ale tutaj zauważyłem misia. I ten miś, nie wiem czemu, ale też wydaje mi się unikatem. Jest kurwa strasznie jasno, bo dopiero drugi level wbiłem. Ja go muszę ubić. Nie wiem, no. Wydaje mi się, że jest strasznie jasny. On nie jest brudacny, tylko on jest taki... Żółty, no. Typowo żółty. Zrobię idę. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszy. Zwietrzyć mnie nie zwietrzy, bo użyłem przed chwilą fety sprayu. Nie powinienem tego zrobić. Ale tutaj już sobie kucniemy. Właśnie zauważyłem, że w tym miejscu tutaj znajduje się jakiś pomnik czy coś takiego.
nawet nie widzę tą. F zresztą mniejsza. Gdzieś tam jest, o tam chyba nawet. Gdzieś widział pomnik, kurwa. O. Czy on jest. Nie no, ten to już jest normalny. Ale wydawało się trochę tak jasne pod słońce. Tak mi się wydawało przynajmniej, nie? Dobra, bijemy. Drugi strzał też dostał na 100%. Gdzie on ucieka? Czy on padł? Tak, padł. Padł, kurwa. O, tam drugi leci. Szybko. Mateusz, strzelaj. Ten jest blondyn, na stówę, kurwa. I ten też padł. Patrz, ta, no, porównajcie sobie ten. A, kurwa. Gdzie ten jest? A ten. A chuj, zgubiłem go. Tam jest. Nieporównanie, nie? No ten jest milion razy jaśniejszy. Czekaj, rozejrzyjmy się, czy jeszcze coś nie ucieka. Te miszki widzę z tego. Widzę, że są troszeczkę wolne. Tamten powinien spierdalać, kurwa, już powinno go tam nie być. On sobie tam jeszcze biegał. Nic. Podlecę to zbiorę, kurwa, jakie mam szczęście, ty. Co się dzieje? A nigdy szczęścia do miszków nie miałem. W ogóle mam najmniej. Najmniej naliczonych ubitych zwierząt to są właśnie misie, nie? Troszeczkę dziwne. Czasami się trafi. Nawet RX Master ma czasem szczęście. Bywa i tak. Dobra, zbierzemy ja. Zobaczymy co tam ubiliśmy ciekawego. Tam poprzedni miał 25. 25 wydaje mi się, że to już jest duża liczba punktów, jeśli chodzi o miśka. Nie wiem jak to z baribalami. No ten to jest unikat na 100%. To ja jestem pewny. A ten, nie wiem. Nie ma, bo wyznania wydaje mi się duży, ale. Ale to mi się wydaje. 21, no jest dużo mniejszy. Dużo mniejszy od poprzedniego. Aż 4 punkty, a w tych granicach punktowych, jeśli chodzi o. O te niedźwiedzie brunatne, to wydaje mi się, że to jest dużo. No dobra. Warto było tutaj przyjść, właśnie tak się zastanawiałem. Kurde, przyjdę tu. O tu widzicie jest ten cały pomnik. No ten to jest unikat 100%. Dobra. A się świcisz. No, zobaczymy w co go trafiliśmy tak w ogóle w kręgszej, no okej. No jest słabszy jeśli chodzi o punkty, ale jest unikatowy. To się liczy. To się ceni. Zrobimy sobie zdjęcie. O. Może być. Jep. Foto na Facebooka. Możemy ruszać dalej. Zobaczmy ile w ogóle. O, 7 zwierząt. Coś ty odwalił. Coś ty tyle pozabijał. No, no ładnie, ładnie. Łączna KPG, właśnie nie wiem na czym polega to KPG, ale mam tyle samo punktów co Heights, znaczy Hunter Score'ów, ale mniejsza. Dobra, jeszcze spróbuję pójść, może kurde, ładnie się dzieje ogólnie. Mamy szczęście dzisiaj, może jeszcze coś ciekawego ubijemy. Ten jestem pewny 100%, że to był unikat. Ten poprzedni, co tak myślałem, nie jestem pewny. Ale jak mamy takie szczęście, to idziemy dalej. Może jeszcze podtrzymamy to. Jo, witam z powrotem. Odezwał się Renifer, ale to chyba samica była. Jest gdzieś tam przed nami i tutaj jest jej ślad. I ona szła w przeciwnym kierunku, jak my idziemy. Ale jest na naszej prostej i chcemy ją zabić. Ale musimy je zobaczyć. O, to taki podstawowy warunek. Ale użyjemy naszego wabika. Dźwięk jakbyśmy dwoma kluskami Lego napierdalali na siebie. Ale okej. I czy zobaczymy tą. Kurde, to drzewo. Myślałem, że ten. Że udało mi się ją wypatrzeć. Czekaj, jeszcze raz. Ona jest. Kurde. Jest gdzieś tu blisko. Gdzieś tutaj w tej dolince siedzi.
Rozejrzyjmy się. O jest! O też kurde ładna. Czy to jest samica? Czy miałem rację? Zobaczymy. Wyspotuj się. Jest samica, dobra. Rozróżniam dźwięki reniferów. To już jest całkiem spoko. Zrobiliśmy jakąś misję nawet. A właśnie, są dostępne misje na renifery. Jak coś to sobie napierdzielajcie. Ale czekajcie. Szybko ją zabiję, bo już chowała płuca cwaniara. Są dostępne misje na renifery, właśnie niedawno weszły. Jak oglądacie ten filmik, to już weszły jakieś parę dni temu, bo ja ten filmik będę wrzucał jakiś czas ze względu na mój internet, który do tego czasu się nie ogarnął niestety. Dlatego zamiast kaczek właśnie są renifery i tak dalej i misie. Natomiast właśnie weszły te misje na renifery, nie wiem jakie one tam są. Coś się odezwało, czy miałem schizę? Nie, miałem schizę. Dlatego no, warto sobie teraz tam porobić tę misję, jeżeli ktoś chce oczywiście. Teraz z tego co zauważyłem, bo tam niestety zawsze ja stawiałem serwery i tam zapraszałem wszystkich bez licencji i tak dalej. Niestety teraz nie ma takiej możliwości i wchodzę na różne inne serwery ludzi, wyście się to jedno słowo, ale to oczywiście samica. I wchodzę na inne serwery, a każdy oczywiście, no, zresztą jest to normalne, każdy napierdziela na Valdez Boys. Na Valdez Buff bardziej może, tak to się mówi. Każdy sobie tam napierdziela. Ale, no wiadomo, nowa mapka i tak dalej, no. Ale ja lubię sobie czasem pograć na jakichś takich standardowych. Teraz na przykład nachodzi mi ochota, żeby sobie odpalić tą mapkę, gdzie znajdują się te indyki. Czyli Settler Cracks. Mogę źle to wymawiać, ale no jakoś tak to się mówi. Właśnie mam ochotę na indyki, tylko indyki lubią mnie trollować i trochę ciężko mi się na nie poluje. Pomimo tego, że mam wabik. Ale niedawno, znaczy niedawno już jakiś czas temu wyszedł wabik na indyki, które je lokalizuje, tak? To się jakoś sowa nazywa, to. On brzmi właśnie prawie jak sowa ten wabik. I no i nie wiem czy chcę go kupywać. Jeszcze wiele emsów mi zostało, wolę sobie przetrzymać te emsy i sobie zakupić może jakąś broń jak niedługo wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to prawdopodobnie następną bronią, którą zakupię, będzie jakiś ten. Nie sztucer, tylko jakaś broń czarnoprochowa, czy jakiś muszkiet. Muszkiety są tylko dwa. Jest ten starszy. Jest ten nowszy. Ten taki zielony, co wyszedł po tym starszym oczywiście. Który wybiorę, nie mam pojęcia. Jak ktoś poleca któryś bardziej, to ich mówi. Wiem, że ten nowszy, ten zielony, ładuje trochę krócej. Tyle wiem. Tyle zdążyłem zauważyć, natomiast czy jest mocniejszy, tego nie wiem. No i taki muszkiet prawdopodobnie to na odległość krótką, średnio, nie? Średniodystansowa broń raczej. Ale podobno jest bardzo mocna, więc warto byłoby ją przetestować. Taki jednostrzałowiec, jak ja to nazywam. A tymczasem, no. Tak, chciałem trochę przedłużyć, ale chyba nie ma sensu, bo nic widocznie nie ma. W ogóle gdzie my się znajdujemy, bo tak bardzo nie wiem. O, tam kolega odpisuje, chyba, że skończył nagranie. Znajduję się tutaj, ruszę tam jeszcze w tereny tych dwóch jezior, jak tutaj widzicie. Może tam coś znajdę, przy okazji odpiszę tam koledze. No i chyba dopiero tam się zobaczymy, ewentualnie coś po drodze jeszcze uda nam się ubić. Tak więc to zobacz. Jestem z powrotem. Idzie do mnie koza. Nie wiem czy usłyszycie, raczej usłyszycie. Właśnie zaraz we mnie wejdzie. Jest jakoś tutaj za tymi kamieniami. Spróbuję z łuku ściągnąć. Ale głośno już jest. Już naprawdę blisko. Widzę ją. Cześć! Co tam u ciebie? Siema. Odezwał się łoś przy okazji. Ale żeś mi ją przebili na całej długości. Aż po jelita. Dobra, zbiorę ją, bo to wiadomo, to jest. Co tam jest? Jakieś kamienie. To jest oczywiście koza, więc 0 punktów. Czas jest. Paczta. Znaczy paczta. Nie paczta, ale nie wiem czy słyszycie. Ale idzie kolejna. O, idzie tam. Ha!
Co ten RX Master dzisiaj farci? Dziecko szczęścia, kurwa. Ale strzelę ją stąd. O, ty przeżyłaś. I tam jeszcze jedna! Geronimo! Jakby dostała, to był... O Jezu. Brak mi słowa na to. Bo zobaczmy, gdzieś dostała. Celowałem trochę w grzbiet, ale niestety dostała na ciało. A nie, poza serce. To całkiem spoko. Szybko je zbiorę. Bo daleko nie powinna uciec. No, oczywiście. To tak miała fartę, że nie padła na hita. To też była koza. Czyli tu jakieś stado, takie małe stado saren łaziło. Raczej nie było koziołka. Jakby był koziołek, to prawdopodobnie byłby pierwszy koło mnie. Bo koziołki zazwyczaj, jeżeli wabimy je, to zazwyczaj lecą do nas takim bardziej truchtem, można powiedzieć. Też trochę głupie jest to, że koziołek piszczy, on powinien bardziej szczekać, tak mi się wydaje. Z tego, co słyszałem. Nie słyszałem na żywo, ale oglądałem w internecie. Koziołek z reguły, tak mi się wydaje, tak bardziej szczeka niż piszczy. Piszczy natomiast koza. Ale no trudno. Tamten koziołek, no Jezu, koziołek, koza nam uciekła. Nie widać, ten materiał już trwa, wydaje mi się, że bardzo długo. O kurwa! Tu kolejna. A widzicie? Widzicie, jak ta feta spray działa? Polecam, fuj. Ona powinna mnie już leczyć. Dobra, walimy ją stąd. Tak, na farta. Dobra, widać, że powoli biegnie, czyli... Padła. Tak? Padła? Padła. Dobra. Kurde, jaki triple kill w jednym miejscu. Ludzie. Rzadko się zdarza. Przecież nieraz zdarzyło mi się, oczywiście nie na nagraniu, ale zdarzyło mi się taka sytuacja. Zdarzyła mi się taka sytuacja, gdzie grałem na mapie Future Fall, nie wiem jak to się czyta, nie pamiętam dokładnie nazwy. Dostała dwa puca i przeżyła. O, nie padła na hita. Grałem na tej mapie Future Fall, grałem na WPT. I miałem nieraz taką sytuację, że wpadałem na stado. I potrafiłem całe stado z łuku po cichu wybić. Da się, nie ma problemu, tylko trzeba robić to tak, w sposób taki mądry, inteligentny. Czyli bić te osobniki, które są najbardziej wychylone. I powoli całe stado można ubić. No, nie ma problemu. I nieraz tak dało radę, że w stadzie sześcioosobowym dało radę wybić całe takie stado. Ale mówię, no trzeba to robić troszeczkę mądrze. Nie pamiętam, co tam się odzywało. Tam się ta samica łosia odzywała. Dobra, luknijmy jeszcze tutaj. No cześć! Co tam u ciebie? Co to u ciebie, mała? Pozwól, że się pierdolę. O ty, kurde, nie padłaś? O ty, oj. Oj, chyba dostałeś drugi raz. Oj, chyba padłaś. Feta sprayu. Bez komentarza, tak? Nie warto komentować. Nie, ja chcę krew. Czy ona dostała na płuca serca? Dobra, raczej dostałaby się, wylała ostro. Tak. To chyba tym akcentem takim zakończymy ten odcinek. Bo jak widzieliście, dzieje się ostro. Ja jeszcze może kawałeczek przejdę, jakby naprawdę coś naprawdę tak ostro ciekawego było, to jeszcze się odezwę. Ale generalnie, czekajcie. No, pierwszy strzał był zajebisty, drugi w tyłek dostała troszeczkę. Dobra, tak więc, jeżeli to odcinek już się kończy, ty to widzisz na pasku czasu, tam w YouTubie, na tym, w odtwarzaczu. Jeżeli ten odcinek się kończy, to już koniec. Żegnam się z tobą, trzymajcie się wszyscy. Na razie hej, ja spa, a jeżeli coś jeszcze będzie, to się odezwę. Trzymajcie się.